mamy dla was Albertowskiego w tym momencie o poranku do śniadania? Ludzie potrzebują upamiętniania dobrych momentów. W ciężkich czasach potrzebują symboli, postaci, które dadzą przykład, jak się zachować. Spowodują, że wzmacnia się wiara w człowieka jako takiego rozumianego bardzo szeroko. 6 chłopaków ratowało pół Jeleniej Góry, podaje Jeleniogórski portal. 2 dni po kilkanaście godzin stali w ulewie, w lesie, ręcznie wyciągając z potoków, co niósł żywioł, kamienie, jakieś konary. Nie poddali się, nawet gdy wydawało się, że jedno z ujęć wody pitnej jest nie do uratowania. Gdyby nie oni, bez wody byłoby dziś pół Jeleniej Góry, informuje przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, zamieszcza zdjęcie swoich pracowników, bohaterów. Patrzę i widzę fajne twarze, dobre oczy. Jelenia Góra kłania się im nisko, napisano w mordeczkę. Nie tylko Jelenia Góra, cała Polska. Tak powinni działać obywatele w społeczeństwie obywatelskim. Nie czekać na pomoc, nie czekać na rząd, nie czekać na polityka tego czy innego. Pokazali, że jak pojawia się niebezpieczeństwo, to najpierw trzeba się samo zorganizować i samemu dbać o swój interes. Niby ich robota, ale uratowali konkretne mienie w ciężkiej walce i mam nadzieję, że dostaną adekwatną nagrodę. Nie będę kłamał. Mam na myśli konkretną kwotę ocierającą się o pokaźną sumę. Był taki film 7 wspaniałych, a o ich heroicznej walce można by nakręcić film 6 wspaniałych. Bo widzicie, nie każdy bohater nosi pelerynę i szpadę. Czasem nosi kalosze i szpadę. I ty też załóż kalosze odwagi i chwyć mocno szpadel poświęcenia.